Tragiczny wypadek w Kąśnej Górnej. Na jaw wyszły nowe fakty. Znane są nowe fakty na temat koszmarnego wypadku w Kąśnej Górnej niedaleko Tarnowa. Samochód, którym podróżowała trójka mężczyzn, wypadł z jezdni i wbił się w drzewo. Zmarły dwie osoby, trzecia została ciężko ranna. Niestety, właśnie przekazano, że ofiar jest więcej. Policjanci zjawili się na miejscu zdarzenia chwilę później. Wypadek w Kąśnej Górnej. Samochód wbił się w drzewo. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 5 marca. Około godziny 18:30 do policjantów wpłynęło anonimowe zgłoszenie. Prawdopodobnie pijany kierowca miał pojawić się w sklepie w Kąśnej Górnej. Kilku mężczyzn miało przyjechać tam pod wpływem alkoholu. Policjanci z posterunku w pobliskich Ciężkowicach niezwłocznie zjawili się na miejscu. Tam minęli się z jadącym w przeciwnym kierunku, czerwonym autem. Policjanci minęli się z podejrzanymi. Chwilę potem doszło do tragedii. Funkcjonariusze podejrzewali, że to właśnie w tym samochodzie mogą znajdować się podejrzani mężczyźni. Zawrócili i ruszyli ich śladem. Niestety, nie zdążyli ich dogonić. Kierowca najpewniej przyspieszył na widok radiowozu. Chwilę później samochód uderzył z ogromną siłą w drzewo. To były ich ostatnie chwile. Tragedia w Kąśnej Górnej. Nie żyje trzech mężczyzn? Auto roztrzaskało się na drzewie. Dwóch mężczyzn zginęło na miejscu. Mieli 32 i 39 lat. Byli zakleszczeni w zmiażdżonym pojeździe. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał 34-latka do szpitala. We wtorek rano policjanci przekazali tragiczną informację. Jego życia nie udało się uratować.